serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak obiecywałem, dzisiaj przyszła do mnie paczka właśnie z futerkowe.pl. No i co? Rozpakujemy sobie ją. No i zobaczycie, co zamówiłem. Żeby was nie zanudzać, to już ją sam otworzę i zaraz do was wracam. No dobra, ja już paczkę otworzyłem. Tutaj pewnie są, co zakupiłem, taka fakturka z paragonem. To mnie interesuje. Boże, tu rozetnę. Praktycznie głównie to zakupiłem sobie takie takie zioła, coś bardziej w tym stylu, czyli koper suszony razy dwa chyba. Nie, koper razy jeden. Ile papierów? Koper razy jeden. No zresztą sami zaraz zobaczycie, bo już też dobrze nie pamiętam. Tak, zaczynamy sobie pierwsze, co to jest granulat glicerna. Granulat nie jest sporo. Zresztą widać. Jest i drugi. Po jednym karmiącym. Po jednym opakowaniu, po jednym kilogramie miałem na myśli, sorry. Tutaj jest pietruszka łodyga. Jeden kilogram. Tutaj jest lucerna łodyga, również 1 kg. Tutaj jest pietruszka właśnie łodyga. Pietruszki kupiłem sobie dwa opakowania. I tutaj jest Dolphos Dolmix KR 4%. Przeodpakowałem bardziej. Tutaj jest łodyga koper łodyga dla samic karmiących, co będą się kłóciły, i jeden z największych, chleb świętojański, 5 kg. No więc tak to wszystko wygląda. Pewnie za niedługo wleci filmik z karmienia. Kilka osób prosiło mnie, żebym opowiedział o tym, jak to wygląda u mnie z wysyłką królików. No natomiast tak, ja pakuję króliki w transporty lub jakieś opakowanie. Robię im dziurki, żeby miały oddychać oczywiście. Kilka tam jakichś pożywnych rzeczy się wkłada. No jadę na pocztę. No to tam na poczcie się mówi, że to króliki albo ptaki, bo taniej wtedy wychodzi. No i co, zawsze króliki mi docierały. Mi albo tam do kogoś. Więc problemów nie ma. No oczywiście na pocztę tak się to wysyła się. No, więc jeżeli ktoś by chciał więcej informacji, no to zapraszam na priv. A tymczasem dzięki za obejrzenie, liczę na łapeczki w górę.